We wrześniu wystartowały prace modernizacyjne przy Dworcu Gdańskim. Rozpoczęto od przejścia podziemnego. Połączono stacje metra Dworzec i perony z Żoliborzem. Przejście pod torami powstaje metodą podstropową. Pod gotową nawierzchnię wkraczają maszyny i wybierają ziemię. Wkrótce nastąpi przekładanie torowiska. Całe przejście powinno być gotowe w sierpniu przyszłego roku. We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęto budowę przejścia podziemnego przy Dworcu Gdańskim. Połączy ono stację metra, dworzec i perony z Żoliborzem. Na stropach po stronie północnej został odbudowany układ torowy. Obecnie są na ukończeniu ściany szczelinowe pod torami zamkniętymi 6 stycznia. W częściowo gotowym tunelu prowadzone są roboty żelbetowe płyty dolnej. Przejście powinno być gotowe w sierpniu. www.um.warszawa.pl